Poprzednio w Niesławnym. Wolf, ten, który mógł mi pomóc zabić potwora, nie żyje. Daj spokój. Przynajmniej mamy IPP. Jest do niczego bez rdzeni wybuchu. Jak my je znajdziemy? Chyba znalazłem Kuo. Jakaś babka uciekła przed linczem na bagna. Podejrzewam, że chowa się w jednej z tych chat przemytników. Demon? A co? Lubisz ładne? Tak, bardzo. Będzie twoje, jak tylko pomożesz mi rozwiązać mały problem. Jestem Nix. Dobra, Nix. Prowadź. Okej. Tego nie potrafię. Tak, kotku! Byłeś rety! Zobaczymy się jeszcze? Zadzwoń. Mamy ze sobą nieco wspólnego. Nie do wiary. Cześć, witam was bardzo gorąco. Ja jestem Dutz, to jest Niesławny 2 i jest to 6. odcinek z tej serii. Pokazuję wam, jak już chyba tradycja mi przyświeca, mapę Stanów Zjednoczonych. Na początku bestia się nie poruszyła od poprzedniego odcinka. Dobra. Teraz udamy się do Zika, ale najpierw sobie rzucę okiem, czy tutaj gdzieś w pobliżu nie ma przypadkiem jakichś misji pobocznych. I okazuje się, że są aż dwie, za to nie widzę. Aha, tu jest, dobra. Główna jest tu, więc zaliczymy sobie ogień krzyżowy i ucieczkę z więzienia. Od razu. Dobra. Idziemy w takim razie w kierunku tej misji. Okej. O co chodzi? Rozpętali w parku trzecią wojnę światową. Zginie wiele niewinnych osób. Jaką trzecią wojnę światową? O co chodzi? Okej, to wiele tłumaczy. Ja bym tak wolała się tam nie wpieprzać na chama od razu. Wiecie co? Ja bym to zrobiła tak, nie tutaj, że ja bym to sobie zmieniła na piorun artyleryjski. Ja sobie tych fanów strzelam z daleka. Się już w większości pozbędę, to wtedy mogę sobie tam zejść. Za jakiegoś brzydkiego... O, właśnie. Ciebie trzeba w pierwszej kolejności wyeliminować, żeby następny potrafi strzelać. W ten sposób... tamten. Cholera, nie dolatują. Czy ja naprawdę muszę tam schodzić? Ja tak bardzo nie chcę. Dobra, chyba nie mam wyjścia. Tu jestem, cwaniaki. Co? Nic? Nikt nie chce się ze mną bawić? No, że ty chcesz się ze mną bawić, to wiem akurat. Ty zawsze chcesz się ze mną bawić. Prawda? No, oczywiście, że tak. Ja ty tam widzę, czym zajęty jesteś. Się tym zajmuj dalej. Czemu te w ogóle małe kurcze uciekają przede mną? Ups, okej, przekaz odebrany. Chodźcie tu. Dobra. Nie, nie bij człowieka, no stary, no co ty teraz? Dobra. Okej, maluszki wykończone. Został tylko duży. No jasne, tak to ja się nie będę z tobą bawić, stary, jak ty nie będziesz uciekał przez chwilę. Cholera, jakiej na tego trującego gazu. Dobra. Przecież tak salwik będzie popełnił. Mam nadzieję. A, chyba, że mi zabraknie prądu. No to wtedy nie będzie po nim. Oczywiście. A, on mi jeszcze pośle trujące gówno. A potem stanie obok mnie. Dlaczego my to w ogóle dzieje? Dobrze, że tu jest sygnalizacja świetna. Sygnalizacja świetna przyjacielem Cole'a. Uff. Oj tam. Jeden ranny cywil jeszcze nikomu nie zaszkodził. Okej, tu widzę od razu tą... A na co ja mam tu spojrzeć? A, Bertrand znowu wrócił na swój telebim. Ale tu widzę dobrą misję przy okazji. Dobra. Złapali połowę ludzi, czekają na pluton egzekucyjny. Trzeba ich uratować! Okej, let's do it! Gdzie? Prowadź, mistrzu. Prowadzisz, czy... Aha. Okej, jak wolisz faceta w czapeczce z folii, to też spoko. Co? A gdzie oni są? Gdzie jest ta zła, przebrzydła milicja? Coś mi umyka? Aha, no tak, wystarczy posłać jeden granat kolem i już nie ma mocy. Okej, to może jak zajdą w tył. Albo od góry. A wy się tam w tym czasie... No. Zacieśniajcie więzy i w ogóle... Ups! Jest odbezpieczony! Nie wiem, czy to pomogło moim, czy im bardziej zaszkodziło. Szok i zachwyt. No tak. Tak. Też bym to tak określiła. Szok i zachwyt, stary. Szok i zachwyt. A jak ja miałabym was uwolnić? O nie. Z góry? A! A, okej, czaję. Uratowałeś cały posterunek. Nie zapomnimy ci tego. No mam nadzieję. Okej. Czyli robimy tak. O, dostępne są nowe moce. Wysysanie megawatów. Ale że niby gdzie? A! Okej. W takim razie wchodzimy sobie teraz na dach. I... O! Całkiem blisko. I idziemy do Zika. Żeby wciągnąć ten... prześliczny przedmiot. Bry, rozpocznij misję. Jak umamy? Cole! Ręce do góry, ty porąbany, chory dziwolągu! Jesteś w milicji? Nie. Jestem raczej Zig Danbar. Podwójny agent. Kumasz? Szpieguje. Dla naszych, tak? Człowieku małej wiary. Moja wiara przeżywa kryzys, Zig. Myślałem, że to za nami. No, stary. Chcesz ten rdzeń wybuchu? Lepiej, żebym nie obudził się w celi. Daj spokój, jestem z tobą. Szkoda, że to zawsze jest ta sama animacja, a nie jakaś inna, kiedy ona aktywuje ten rdzeń. O, rany. O, dobrze, że nie śpisz. Jacyś idioci walą do wszystkiego, co się rusza. Zajmę się nimi. Sprawdzę, czy mam jakieś nowe moce. No dobra. Walcz z przeciwnikami, dopóki nie upuszczą ładunku jonowego. Weź ładunek jonowy. Wystrzel tornado jonowe. Stary, tornado. Co jest grane? Mówię do ciebie tornado. Cholera jasna. Nie chcę mi tornado wypuścić. Za chwilę się dowiem, jak to zrobić. Jak naciskam strzałkę w dół, to nie bardzo chce mi to zrobić. Ty masz. Stary, widziałeś to? Ta kałuda wokół tego gościa. Twoja sprawka? Nie, ale wyczułem to. To energia pola promieni. Ten gość musiał być niedaleko kuli, gdy ją testowali. Mam wystrzelić, super, ale bym nie chciała w ludzi. Może w tą stronę. Zajebiste. Ładniejszy niż w jedynce. Cholera! Zdobądź więcej tego, co miał ten gość. O, tak. O, tak, jak najbardziej tak. Ultra ataki. 2 ładunki jonowe. Wysysanie gigawatów, 3 ładunki. 6 zmysł. Ultra ataki. Silniejsze od ciosów kończących są dostępne po dłuższym combo trafień. Chcemy! Jakże. Ja bardzo lubię walczyć wręcz, więc jak najbardziej. Tych lepiej już wracaj. Mam dla ciebie dobre wieści. Poza tym spotkałem twoją kumpelę z bagien. Potem gdzieś zniknęła, ale znowu tu jest. No, można się zgubić. Wiem. Wierz mi, wiem. Nix dała nam najlepszy tego przykład w poprzednim odcinku. No wejdź rzecz na latarnię, mistrzu. Dziękuję. Cole. No mówię wam. Szpiegowanie milicji sprawi, że całkiem osiwieje. Ale warto było. Ha, wiesz, gdzie trzymają Kuo. Weterani Bertranda ochraniają starą plantację trzciny. Podobno trzyma tam w klatkach wszystkich odmienionych. To taki budynek z tramwajem, tak? Właśnie. Wpadłam na pomysł. Wypełnimy tramwaj fajerwerkami, porządnie go rozpędzimy, walnie we frontowe drzwi i bum! Pożar odciągnie ich uwagę. Ale przecież ci ludzie w klatkach spłoną żywcem. Daj spokój, Zig. Żeby przeprowadzić precyzyjną akcję, potrzeba więcej ludzi. Milicja trzyma podobno gliniarzy w klatkach. Policja stawiała im opór. Chcesz ich uwolnić? Dać im broń? Hola, hola, gliny? Nie. Jak to zrobicie, odpadam. Pomyśl o tym, Cole. Dawni gliniarze na ulicy. To się potem opłaci. Chrzanić to, stary. Nie chcesz zjarać tego miejsca? Wiem, że tak. Jak chcesz. Twój wybór, szefie. Wybierz, uwolnij armię policjantów, którzy pomogą ci w walce, niebieski początek misji, albo pomóż Nix dostać się na plantację wagonem pełnym ładunków wybuchowych. Z moją całą sympatią i miłością do Nix i tego, jak bardzo lubię jej postać w tej grze, gramy po dobrej stronie, w związku z czym uwolnimy policjantów. Poza tym to, co mówi Zig, ma trochę więcej sensu z tej prostej przyczyny, że jeśli teraz uwolnimy gliniarzy, to zadziała to tak, jak było w Empire City. Tam też najpierw ich nie było, ale potem się pojawili. A jak już byli i Cole zaczął przejmować konkretne dzielnice, to wszystko to zaczęło jakoś ze sobą przecież grać. Dobra. Chyba w ostatniej chwili tu przyszłam. Mam nadzieję, że to nie jest daleko, ale... Ale, na wszelki wypadek, gdyby było... Aha, świetnie, weszłam tu po to, żeby się dowiedzieć, że się... Nie wymiękaj, Cole. Gliny wbiją ci nóż w plecy przy pierwszej okazji. Lepiej spalić to miejsce. Ale ja nie chcę tego palić, złotko. To by było trochę nie w stylu dobrego Cole'a przecież. No dlaczego nie chcesz się tamtej rynny złapać, ty? No. Dowodzenie szarżą. Ciśniemy. Cały ten sprzęt, by upokorzyć kilku gliniarzy? Opłaci się. Gliniarze w tych klatkach to tylko ułamek tego, co mają na plantacji. Wydostań tych chłopaków, a będzie ci trudno ich powstrzymać. Zobaczymy. Lepiej byłoby tą pierwszą ciężarówkę wysadzić. Piździe. Sturzysz, głupie auta. To mnie nie przejedź. Daj! Jeszcze raz. No wysadźże się. Ups, chyba mam problem. Okej, chyba zabrałam się do tego w bardzo zły sposób. Jeszcze raz w takim razie. Jedzie czy nie jedzie? Jedzie, dobra. Szkoda, że nie mam ładunku jonowego. Ciężarówka nie chce . No idź już sobie. Oj, coś mi się tutaj bardzo nie podoba. Oj. A, bo tutaj jest helikopter generalnie też obok mnie. Cudownie, bardzo mnie to cieszy. Nigdy dotąd, jak nigdy kurde przedtem. Nie mam z czego wyciągać energię. O! Ładunek jonowy. Chcę. Czekaj na mnie. Ciężarówko. Kurczę, tym niestety nie mogę kierować, szkoda. Idź sobie, proszę. Jeszcze mi trochę zajmie to posanowanie. Przecież odbiłam. Come on, odbiłam. No odbiłam, no jak w ogóle kocham, że odbiłam. Cholera. Oh, tylko spokojnie. Nie, wcale nie dostajesz masą, Aha, skończyły mi się pioruny czy coś? Nie. Pominami, lęzami. Fuck. Teraz jestem w ciemnej dupie. Teraz naprawdę w niej jestem. Ups, jestem w niej z każdej strony, widzę. Ale spokojnie, to się przecież wszystko jakoś da. Dlaczego te samochody właśnie nie chcą wybuchać? Goń ich, goń. No, trochę krzywo. Dobra, helikopter z głowy. Chociaż tyle. Co to w ogóle jest za dialog teraz tam w tle? Ktoś jeszcze jest żywy? Nie. Za to tam jak najbardziej. Skakuj na ciężarówkę. Jakim cudem oni się tak strasznie trzymają tego? To jest zatrważające wręcz. Cześć! A masz w mordę? Ja bym tam chciała wam bardzo, sprzedać granat. Nawet sobie nie wyobrażacie jak. To jest bomba właściwie, ale i tak chcę wam to sprzedać. I jak? Podobało się, panowie? Dobra, ładunek jonowy jeszcze dostałam, bardzo miło. Dobra. Stanęło, Czy teraz mogę to otworzyć? Tak, chwała Bogu. Ej! No wypuszczam, Co jest grane? Cole? No. Dobra, kto pomoże mi w ataku na plantację? Uwolnimy kumpli! Łapcie za broń tych milicjantów! Chodźmy. Tak, przeprowadźmy inwazję. Boże drogi. Nie macie pojęcia, co tu się za chwilę będzie działo i może to i dobrze, że nie macie pojęcia. Ja mam pojęcie i na przykład boję się strasznie tego, że zaraz zginę po raz czwarty tego dnia. Ale mam nadzieję, że trzymacie za mnie bardzo mocno kciuki i ostatecznie mi się uda wyjść z tego cało. Naprzód! Naprzód! Dobra, bardzo miło byłoby się pozbyć ludzi, którzy mają trochę większą moc w postaci brzydkich rakiet i podobnych. Dobra, pozbyliśmy się bramy. Ładunek jonowy, też się cieszę. Skoro jest tam ładunek jonowy, to mogę sobie chyba pozwolić na małe tornadko. Ale takie malutkie tylko. Idź do zajezdni na tyłach. Chyba tam ją trzymają. Tam dobrze, z moim tornadem. Mam nadzieję, że tu nie ma gdzieś na dole wody. Znaczy wiem, że jest tam gdzieś po lewej woda, ale nadal mam nadzieję, że nie jest to dużo wody. No nie, 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 wróć tu ty z tym drugim ładunkiem, ej. Tak to nie miało być właściwie. Gdzie jest mój przyjaciel ładunkowy? Tu jest, dobra. Też się pozbędę. Jeszcze gdzieś jakiś ktoś zły. Niedobry, tam widzę. Zajmiemy się tym od razu, żeby później nie musieć tego robić. I zniszczymy też działko. Tam wyłączymy. Znaczy to jest zniszczenie, a nie wyłączenie, tam pierdzielenie. Auć! Moździerz? Nie uwolnimy jej, póki mają taki sprzęt. Czego nie widziałam tego wcześniej? Tylko mi tu z moździerza nie próbuj w twarz wyrąbać. Bo to by było wybitnie niefajne. Dobra, nie. Na tyłach mają jeszcze kilka wielkich kiwer. A! To przewspaniale, przecudownie. Zajmijcie się tamtym typem. Ja się tymczasem przetransportuję w tą stronę. I zajmę tym brzydkim panem. Zajebiste! Mistrz. Po prostu mistrz. Nie, nie o to mi chodziło, miałem się ich zabić najpierw. A, tak, pozbawić się. Pozbawić się prądu. Kurwa. Nie mam się z czego doładować. No z ludzi prawie nie. A. I ciachamy panów ponownie. Już się przyzwyczaiłam normalnie do tego, że on z tej lewej ręki strzela. Nie chcę mi się już tego zmieniać. Wręcz. No nie podchodźcie mi przecież pod rękę. Ludzie. Wiem, że tam mi się na mapie pojawia miejsce, w którym jest ten ładunek jonowy. Ale chwilowo niestety nie. No, no widzę go kątem oka, muszę iść po to. Jestem armą. Dziękuję. Dobra, sprzątnąć tego typa, który ma coś bardzo niedobrego w ręku. I bierzmy się za te drzwi. Im niżej schodziłem, tym zimniejsze było powietrze. Szybko znalazłem Kuo. To był straszny widok. Bertrand wyssał ją do cna i wypełnił Bóg jeden wieczór. Uwolnienie jej z więzów było proste. Drobiazg dla moich 20 000 voltów. Ale wychodząc, sam nie wiem. Miałem wrażenie, że trochę przesadziłem. Maszyna, do której cię podpięli. Co to było? Nie teraz. Jesteś cała? Tak. Wynośmy się stąd. Hej! Spadajmy stąd! Tak, żeby było fajnie, to Cole oczywiście, żeby na to nie patrzeć, przesadził tam na dole. Widzicie, wokół mnie pojawiają się teraz bardzo dziwni ludzie. Skaczący, biegający, rzucający lodem. Bardzo mi się to nie podoba. Wam też ma się nie podobać. Ty Kuo po prostu stąd idź, dziecko, tak? Nie mam siły na walczenie z tym wszystkim. No Chronię, przecież chronię, robię co mogę, nie? Dlaczego nie mógł jej po prostu stąd wynieść? To jest pytanie za 20 punktów. Dalej! Rusz tyłek! Jak ty wyglądasz? No jedź, buraku! Ruszaj! No dobrze. 3 pigułki nasenne i wreszcie odpadła. Kiedy ty się prześpisz? Na pewno nie teraz. Muszę przywrócić zasilanie w Ascension Parish. Wyobrażam sobie Bertranda, jak siedzi tam i śmieje się z tego, co zrobił Kuo. Ta? Dobra. Zacznę od transformatora w pobliżu kanału. Łatwizna. Pod warunkiem, że ma się elektryczne supermoce. Spoko. Przywracaniem energii zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dowiemy się tam też, co stało się z Kuo. Ciekawa jestem, czy wam się to spodoba, czy nie. Nic nie zdradzam. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się i cześć.